Witajcie. W tym filmie chciałbym przedstawić problem, jaki mam z silnikiem. To jest Honda BF15A z około roku 97. Silnik nie wchodzi na obroty, nie reaguje na zmianę manetki gazu. Jest też bardzo nierówna praca. Czy to jest związane z systemem paliwowym, czy zapłoną? To się okaże. Zobaczmy. W silniku był zmieniany niedawno filtr paliwa. Był również czyszczony gaźnik kilkukrotnie, czterokrotnie. Były zmieniane świece zapłonowe. A mimo to jest ta sytuacja, jaką widzimy. Spróbujmy go uruchomić. Paliwo podłączone. Jedziemy. Taka właśnie nierówna praca, jakby uderzenia. A reakcja na gaz. Żadnej zmiany. I teraz ciekawa obserwacja. Jak wyjmę moduł zapłonowy i ścisnę go, to wówczas pracuje. Lub nie pracuje. Poruszam nim. Coś się poprawia. Czy to problem z gaźnikiem, z układem paliwowym, czy faktycznie z zapłonem? Poruszam kablami. Nie ma zmiany. Dotykam modułu. Jest lepiej. I znowu to samo. Co z tym zrobić? No plan jest taki, żeby ten właśnie moduł dać do serwisu. Są w Polsce firmy elektroniczne, które potrafią otworzyć tą zalaną żywicą płytkę, sprawdzić styki i wymienić to, co jest uszkodzone. Poruszanie kablami nie daje rezultatu. Nadal jest taka dziwna praca, mimo tego, że poruszam kablami, więc raczej zakładam, że nie ma tutaj przebicia. Zobaczymy, co się wydarzy po próbie reanimacji tego modułu. Moduł idzie do serwisu, dam znać po otrzymaniu go z powrotem. W tym miejscu powinien być moduł zapłonowy, dostawać prąd z cewki, podawać na świece, sterowany z impulsora, ale go nie ma. Nie ma go, bo pojechał do serwisu, do Ostrołęki. Jest takie miejsce, gdzie potrafią otworzyć moduł, zdjąć żywicę, sprawdzić wszystkie elementy i te, które są zepsute, wymienić. Dzięki temu przywrócić moduł zapłonowy do pełnej sprawności. Czy tak będzie w tym przypadku? Zobacz. Całość ma trwać całe 4 tygodnie, dlatego ja nie czekając na to, postanowiłem kupić coś nowego, potestować i te testy właśnie chcę Wam pokazać. Sprawdzić, czy da się wysterować takim silnikiem, 4-taktowym, dwucylindrowym 280 za pomocą innego modułu, który teoretycznie według kilku elektryków, elektroników, których pytałem, może zrobić tą robotę. A zatem 4 tygodnie czekania albo takie coś. Taki właśnie moduł zapłonowy, o stykach takich samych jak oryginal z mojej Hondy. Dodatkowo z miejscem, które możemy sterować kątem wyprzedzenia zapłonu. Czy to zadziała? Zaraz zobaczymy. Chcę go podłączyć, sprawdzić parametry, sprawdzić, jak będzie sterował pracą silnika. No i zobaczymy. Może nie trzeba będzie czekać na naprawę właściwego, może to zadziała. Czy to się uda? Zanurzenie mamy już. Teraz linia paliwowa.
przyłączanie. Akumulator. Check. Jest. Świece podłączone. Zatem teraz moduł i można zaczynać. Co z tego będzie? Czy coś uszkodzę? Czy zadziała? No ja naprawdę jestem ciekaw. Paliwo podpompuję. Luz i zobaczymy. Więc drewka. Wyregulowane tak optymalnie. I co ja tu widzę? Reaguje na obroty. Chodzi pięknie. Taki moduł odkłada 150 czy 125. Silnik działa dobrze, reaguje na gaz. Jednak to, co mnie niepokoi, to niskie ciśnienie wody. Bardzo słaby strumień. Podleję trochę więcej. Jest gorąco. Teraz wody do oporu. Wyjmuję wąż. Niech sobie chwilę pochodzi na tym menisku. Zobaczymy po rozgrzaniu, czy wszystko działa. Odpalam. Jeszcze zrywka. Silnik równo pracuje, strumień wody też prawidłowy, ładnie równo się leje, woda ciepła, grzanie działa, jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem. Taki malutki moduł zapłonowy, zastępczy, za 50 zł robi swoją robotę, napędza ten silnik. Ilu mechaników pracowało przy tym silniku? Dwóch, trzech właściwie. Gaźnik czterokrotnie czyszczony, kable izolowane, sprawdzone połączenia. To nie było to. Moim problemem był po prostu niedziałający, zużyty moduł zapłonowy. I teraz co robić? Przyjąć ten za 50 zł? Naprawiać dalej za 400, 600 zł? Oryginalny moduł? Nie wiem, zobaczymy. Na razie cieszę się, że ten działa. I to jest to. Ahoj. Nie mogę sobie odmówić na koniec odpalenie biegu, załączenie śruby w wiatrze. Epicki moment. Ringus, śmingus. To jest to.